dobry Państwu, znajdujemy się na kongresie 3W i dzisiaj porozmawiamy o finansowaniu startupów. Ja chciałam zapytać, na co inwestorzy zwracają uwagę przy finansowaniu startupów? Przy finansowaniu startupów to trzeba by to podzielić na kilka okresów, dlatego że możemy mówić o projektach startupowych, które są na etapie idei, jakiegoś MVP, wynalazku i wtedy inwestorzy patrzą na przede wszystkim na zespół, na jego kompetencje, na własność intelektualną, która gdzieś tam już została wytworzona. Natomiast możemy też mówić o projektach, które są na późniejszym etapie, kiedy już są pierwsze przychody. Wtedy większą uwagę zwracamy na dynamikę, na to, co doceniają klienci, jak ci klienci są pozyskiwani, czy spółka ma odpowiednią strategię rozwoju. A więc tutaj tych aspektów do oceny jest bardzo wiele, ale one też zależą od tego, na jakim etapie jest spółka. A jeżeli spółka jest na tym początkowym etapie, jaki udział w decyzji o tym, czy zostanie dofinansowana, czy nie, odgrywa innowacyjność? No w przypadku funduszy takich jak my, no to tak naprawdę jest clue, tak? Nie zainwestujemy w spółki, które nie mają jakiegoś wyróżnika, który pozwoliłby im na tym rynku zaistnieć, przebić się i tak naprawdę osiągnąć bardzo dużą skalę danego rozwiązania, do czego wymagana jest innowacyjność, tak? Tutaj bardzo trudno jest mówić o projektach, które mogą przyjść z zewnątrz i oferując to samo, co już jest na rynku, zdobyć skalę, która jest interesująca dla funduszy venture capital. Ja myślę, że nieprzypadkowo rozmawiamy o tym właśnie na kongresie 3W i jaki jest, czy dużo jest tych firm właśnie zajmujących się wodorem, wodą, węglem pierwiastkowanym wśród tych firm, które wspieracie? Z naszego punktu widzenia, czyli funduszu Vinci, no my patrzymy przede wszystkim na projekty, które mają właśnie ten komponent zrównoważonego rozwoju, więc tutaj wszystkie wykorzystujące to trio woda, wodór, węgiel jak najbardziej się w ten koncept wpisują. Ale trzeba też sobie powiedzieć, że bardzo często są to po prostu na początku zespoły naukowe, które robią badania, które szukają i znajdują jakieś, powiedzmy, elementy, które mogą być przyczynkiem do stworzenia na tej podstawie biznesu. Ale często to jeszcze biznesy nie są. I dopiero kiedy już jest ta koncepcja komercjalizacji i zrozumienia tego, w jaki sposób wynalazek przekuć w biznes, wtedy pojawiają się fundusze takie jak my, które mogą to sfinansować. Okej, jesteście spółką, która zrzesza ten młody biznes i uważa Pan, że w Polsce panuje odpowiedni klimat, odpowiednia atmosfera do tego, aby ten biznes mógł się rozwijać? Czy czegoś brakuje? Coś jeszcze powinno zostać wdrożone? Czy... Ja spojrzę na to z dłuższej perspektywy, dlatego że ja na tym rynku finansowania startupów funkcjonuję od kilkunastu lat i widzę po prostu gigantyczną zmianę, która przez te kilkanaście lat zaszła i klimat do rozwoju startupów jest naprawdę nieporównywalnie lepszy niż jeszcze nie tak dawno temu. Natomiast oczywiście zawsze są obszary do poprawy, szczególnie to, co wspomniałem na temat środowiska naukowego, tak? Okay. Czyli przełożenie tej nauki na biznes. Tu często są potrzebne, że tak powiem, połączenie kompetencji różnych osób, które zazwyczaj w tym samym środowisku nie działają i to właśnie, żeby one, że tak powiem, się odnalazły i wspólnie byli w stanie stworzyć kompetentny zespół startupu, który obejmuje nie tylko tą część naukową, ale też tą część biznesową, no to jest duże wyzwanie, które jest jeszcze przed nami i z którym mam nadzieję, że Polska będzie sobie radziła coraz lepiej. Czyli to jest kwestia współpracy, która powinna zaistnieć tak pomiędzy różnymi środowiskami, nie tylko naukowym, ale i biznesowym. Zgadza I to jest się. Obecnie największe wyzwanie w tej branży, tak Pan uważa, czy są tak, jeszcze inne? Tak, uważam, że na ten moment mamy zarówno kwestie finansowania właśnie nauki, jak i kwestie finansowania przedsiębiorstw dobrze, że tak powiem, zorganizowaną i odpowiednio zasiloną w kapitał, natomiast jeszcze właśnie tego przejścia trochę brakuje. Co prawda są już jednostki na uczelniach, które w tym pomagają, czy biznes też staje się coraz bardziej otwarty, często duże firmy właśnie
trafiają na kongresy, na konferencje startupowe, żeby tam szukać projektów takich innowacyjnych. Więc to się zaczyna, to się dzieje, natomiast no jeszcze brakuje nam tych kilku kroków do przodu. Rozumiem, to trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję bardzo za rozmowę.